Witam państwa bardzo serdecznie na naszym pierwszym webinarze z cyklu Omnichannel w praktyce. Ja się nazywam Piotr Budzinowski i jestem dyrektorem product managerów z firmy Komarch. Ze mną jest pan Jakub Rudkowski. Dzień dobry, jestem dyrektorem operacyjnym firmy K -consult. Wierzę, że jednego z kluczowych klientów firmy Komarch użytkownika systemu ERP Altu. Dzisiejsze wystąpienie będzie Poświęcone wstępowi, czyli zdefiniowaniu tak naprawdę pojęcia, jakim jest omnichannel. Następnie powiemy o praktycznym wykorzystaniu podejścia omnichannelowego w sprzedaży. Powiemy również o rozwiązaniach, które tą strategię umożliwiają zrealizować. Będziemy bazować na doświadczeniu Komarch i firmy Cachonsat. Ważna informacja dla Państwa, cały czas mogą Państwo zadawać pytania na czacie online. Nasi eksperci w Krakowie odpowiedzą na Państwa pytania, a po webinarze razem z Panem Jakubem odpowiemy na pytania, które będą dotyczyć bezpośrednio nas, i te odpowiedzi dostaną Państwo mailowo. Przejdźmy na początek do definicji i przenieśmy się w przeszłość przenieśmy się w czasie. Być może część z Państwa już pamięta, pamięta jeszcze te czasy. Kiedy tak naprawdę w sklepie, po pierwsze, nie było produktów, po drugie, jak one były, to były jednego typu. E, ważnym aspektem było też to, że nawet jak się mało, miało pieniądze, to e, można, można, mieć, można było mieć problem z kupieniem tych produktów. E, do tego trzeba było swoje odstać, żeby dany produkt kupić. I nie zawsze było tak, że każdy klient był obsługiwany. Tutaj zrzut z jednego z filmów, który tamte czasy dokumentuje, wywieszka, tak naprawdę, z jednego ze sklepów z listą klientów, których nie obsługujemy. Funkcjonowały towary powiązane, ale nie w takiej formie jak dzisiaj, gdzie to klient może sobie wybrać, które towary chce kupić. Ale bardziej były to towary powiązane w formie narzuconej, czyli, żeby zakupić dany produkt, należało po prostu wybrać czy też odebrać tak naprawdę inny produkt, który był z tym produktem powiązany. Jeżeli byśmy mieli podsumować tamten czas, to tak naprawdę mieliśmy możliwość, klienci mieli możliwość zakupu tylko i wyłącznie w sklepach stacjonarnych. Jakby takim specjalnym typem sklepu był Pewex. Oraz była możliwość zakupu towarów w hurtowniach, ale to było dla wybranych klientów. Oczywiście o informatyce w tamtych czasach, która by wspierała te procesy, moglibyśmy, tak naprawdę ona w tamtym momencie nie istniała. Funkcjonowało tak naprawdę hasło sprzedawca nasz pan, ponieważ z jednej strony to sprzedawca decydował, czy chce nam ten dany towar sprzedać, czy nie. Na szczęście nastąpiła transformacja, transformacja kulturowa i technologiczna, ta technologiczna cały czas postępuje dalej. I po pierwsze, ten proces samego zakupu w sklepie stacjonarnym został wzbogacony obsługą obsługę przez narzędzia informatyczne. I przez rozwój technologii pojawiły się inne możliwe, dostępne Kanały sprzedaży, takie jak internet, takie jak możliwość zakupu przez towarów przez telefon, możliwość hurtowych zakupów, bardziej dostępna dla, z jednej strony dla firm, z drugiej strony dla kanału B2C została wprowadzona elektroniczna wymiana danych, co również usprawniło procesy, zwłaszcza w kanałach B2B. Dalej pojawiły się aplikacje, narzędzia mobilne, a przez to aplikacje mobilne, które pozwalają te procesy sprzedażowe, czy z perspektywy klienta zakupowe, prowadzić. No i coś, co mocno się również rozwija, to social media, które docierają do naszych klientów i dają im możliwość podzielenia się informacjami na temat zrealizowanych zakupów. Czyli tak naprawdę zbudował się Zbudowaliśmy taki model multichannel, czyli wielokanałowej sprzedaży. Co ważne, w, w, tej, w tym podejściu wyzwania, jakie się pojawiły, dotyczą głównie tego, że klient nie zawsze w każdym kanale był zidentyfikowany. Czyli klient, który przychodził do sklepu, a kupił wcześniej coś przez internet, i tak dla sklepu był nowym klientem. Czy odwrotnie, kupił coś w sklepie stacjonarnym, to w sklepie internetowym w ogóle nie widział tych swoich transakcji, nie mógł towaru zareklamować. I tak naprawdę nastąpiła taka naturalna ewolucja multichannelu w stronę strategii omni-channel. Jeżeli sobie patrzymy już na samą, samą definicję słowa omni, która oznacza każdy i wszystkie, to ta, ta definicja, jakby, pokazuje nam sposób przejścia z wielokanałowej sprzedaży do takiego modelu sprzedaży, w którym przenikają się fizyczne kanały z kanałami cyfrowymi, a wszystko po to, żeby dostarczyć klientom jednolite doświadczenie zakupowe. Czyli, niezależnie od tego, w którym kanale sprzedaży klient w danym momencie chce kupić dany towar, to ma dostęp czy to do swojej historii transakcji, którą przeprowadził w innym kanale sprzedaży, czy też ma bardzo podobną politykę cenową. Tutaj, jakby mówimy tutaj o channel, z perspektywy klienta, z perspektywy sprzedawcy, również jest to ważne, ponieważ sprzedawca, który obsługuje danego klienta, niezależnie od tego, w którym kanale sprzedaży występuje, ma dostęp do wszystkich informacji na temat działalności czy aktywności klienta w danych kanałach sprzedaży. Czy to jest potrzebne? Czy to rzeczywiście się sprawdza? Przeprowadziliśmy takie badanie z firmą zewnętrzną Kantar TNS. To badanie było przeprowadzone w sześciu krajach. Odpowiedziało na nie ponad 3000 respondentów. I z tego badania mamy kilka wyników, które tak naprawdę potwierdzają, że z jednej strony omnichannel już jest obecny, że te kanały między sobą się przenikają. A z drugiej strony klienci oczekują, że w przyszłości również te kanały będą się ze sobą przenikać. Jest to badanie, które analizuje najważniejsze trendy w retailu dziś i w 2030 roku. Ja wybrałem kilka wniosków, kilka wybranych informacji, które pokazują nam wpływ na tak naprawdę zmian technologicznych i kulturowych na sposób pracy, czy sposób prowadzenia zakupów przez klientów. I tak, pierwsza kwestia dotyczy tego czy klienci już w tym momencie bardziej się skupiają na zakupach w sklepach stacjonarnych czy bardziej interesuje ich czy bardziej ich interesują zakupy online czy też zanim kupią online to przejdą się do sklepu stacjonarnego, żeby coś zobaczyć. Czy zanim kupią w stacjonarnym sklepie, to najpierw wyszukają informacji w kanale internetowym. I jeżeli byśmy mieli to podsumować, to obecnie do 33% tak naprawdę klientów kupuje już online, a od 20 do 40%. Z naszych potencjalnych klientów najpierw sprawdza towary online, a następnie kupuje offline w sklepie. To, jest, to są wyniki z perspektywy wszystkich sześciu krajów. Jeżeli popatrzymy sobie na Polskę, to mamy różnicę, w, zwłaszcza w zakresie wyszukiwania towarów najpierw online przed zakupem offline. Czyli musimy nadążać nad tą zmianą i dostarczać naszym klientom informacji tak naprawdę we wszystkich kanałach sprzedaży, ponieważ również pojawia się dalej jest taki trend, gdzie mamy hmm, klienci pracują, kupują w modelu kupują offline, a kupują online, a najpierw sprawdzają sobie jak ten towar wygląda w sklepie. Jak to będzie wyglądało za 5 lat? Hmm, tak naprawdę, jeżeli chodzi o wszystkie sześć krajów, to do 48% w zależności od branży, w zależności od artykułów, które są przez klientów kupowane, to do 48% planu planują ci klienci kupować bardziej w kanale online niż w kanale offline. Jeżeli sobie patrzymy na Polskę, to te wyniki wyglądają bardzo podobnie. Jedyne, na co warto zwrócić uwagę, to to, że więcej klientów w Polsce deklaruje, że będzie kupowało głównie albo tylko i wyłącznie w modelu online niż spośród tych sześciu krajów. Jeżeli sobie popatrzymy na wizję zakupów w 2030 roku, takie pytanie też, takie pytania też zadaliśmy naszym respondentom, to 87%. Wyników tak naprawdę potwierdza, że 80% respondentów zgadza się, lub częściowo się zgadza ze stwierdzeniem, że większość sklepów będzie zapewniać usługi cyfrowe. 86% zgadza się ze stwierdzeniem, że stanowiska kasowe zostaną zastąpione przez płatności elektroniczne i mobilne. 77% z kolei twierdzi, że będzie zdecydowanie mniej sklepów stacjonarnych niż obecnie i a 61% zgadza się lub częściowo się zgadza ze stwierdzeniem, że tradycyjni sprzedawcy zostaną zastąpieni doradcami wirtualnymi. Tak naprawdę jak państwo zobaczą, co teraz dzieje się w sklepach, to pojawiają się takie opcje jak z jednej strony click and collect, czyli mamy połączenie wprost tego sklepu offline z sklepem online, z drugiej strony w części sklepów Poza stanowiskami kasowymi, oczywiście, gdzie możemy sobie sami skasować towary, pojawiają się już e, e, doradcy wirtualni, czyli też e, mamy miejsca, w których możemy po prostu wybrać towary, nie musimy ich gdzieś w sklepach zbierać. E, jeżeli chodzi o wyniki tych badań, my będziemy je w najbliższym czasie publikować, także będą Państwo mogli zgłębić bardziej tą tematykę. To, co ważne, to to, że tak naprawdę jak sobie patrzymy na proces zakupowy klienta, to pomimo tych zmian technologicznych, zmian kulturowych, to taki proces myślowy klienta, zanim coś kupi, on jest, możemy powiedzieć, niezmienny. Czyli klient najpierw identyfikuje potrzebę, następnie szuka informacji, czy to online, czy offline, następnie ocenia opcję zakupu, co się mu bardziej opłaca, i kupuje. Jeżeli podejdziemy do modelu B2B, Choć również możemy powiedzieć, że taki model występuje w B2C, to dochodzi jeszcze takie jedno stwierdzenie, czyli jeden proces myślowy, że po zakupie danego towaru musimy go przyjąć do siebie, do magazynu i albo odsprzedać, albo po prostu zużyć, jeżeli jest to zakup na potrzeby własne. Z naszej perspektywy i z perspektywy strategii Omnichannel, ważne jest to, że. Tak naprawdę preferencje klientów dotyczące kanałów mogą być różne na poszczególnych etapach procesu zakupowego. Czyli na przykład, po pierwsze, możemy zwiększyć potrzebę klientów wykrować tę potrzebę jakimś dotarciem do nich z informacjami w social media, czy z jakąś kampanią marketingową. Z drugiej strony, jak klient szuka informacji, to możemy mu ich udzielić czy to mailowo, czy telefonicznie, czy dać mu możliwość sprawdzenia gdzieś tych informacji na blogu o danych produktach, czy po prostu udostępnić wartościową i ważną informację w sklepach internetowych. Jeżeli popatrzymy na ocenienie opcji, no to klient będzie prawdopodobnie porównywał z jednej strony warunki handlowe, z drugiej strony czy firma będzie godnym partnerem do zakupów. I też warto zwrócić uwagę, co klient na nasz temat może w internecie znaleźć. No i proces kupowania możemy skrócić do takiego stwierdzenia, że tak naprawdę klient wybierze sposób zakupu, który będzie mu najbardziej wygodny. Jeżeli sobie popatrzymy, jeszcze ważną informacją będzie to, że są różne statystyki, które mówią, że w przypadku zakupów B2B. Proces przedzakupowy, czyli zanim ktoś się skontaktuje z finalnym dostawcą danych produktów, ten proces to już jest między 50 a 70% całego procesu zakupu klienta. Także warto o tym pamiętać, że zanim ktoś się z nami finalnie skontaktuje, to już szuka na nasz temat informacji i prawie, można powiedzieć, dwie trzecie czasu spędzi, zanim się z nami skontaktuje. Jeżeli sobie popatrzymy jeszcze na struktury kanałów sprzedaży, bo to nie jest tak, że mamy tylko kanał bezpośredni, czyli mamy producenta, który gdzieś chce dotrzeć do konsumenta, ponieważ mamy też modele pośrednie, czyli producent tak naprawdę dostarcza swoje towary do detalistów, do sklepów detalicznych, a to oni finalnie obsługują konsumentów, Możemy tutaj mieć zobaczyć jeszcze strukturę, w którym to producent dostarcza towar do hurtowni, a to hurtownie zajmują się dystrybucją do detalistów, a oni do konsumentów, lub też jeszcze inny, inna struktura, gdzie producent albo ma zewnętrznych przedstawicieli handlowych, którzy obsługują hurtownie, a te hurtownie detalistów, albo Możemy jeszcze bardziej tak naprawdę zakręcić ten model w taki sposób, że producent ma własnych przedstawicieli handlowych, którzy mają za zadanie dotrzeć do detalistów, dla nich od nich zebrać zamówienia na towary, które finalnie ma zrealizować hurtownia czy dystrybutor. A z perspektywy producenta, ważnym aspektem jest to, że. Ci dystrybutorzy i hurtownicy, po pierwsze, zakupią towary od producenta, a po drugie, zajmą się tak naprawdę dystrybucją tych towarów do finalnych detalistów. Także tak ta mnogość modeli w tym momencie, w która występuje w strukturach kanałów sprzedaży, praktycznie jest nieograniczona. Ale może już zatrzymamy się, jeżeli chodzi o kwestię definicji i takich zebrania informacji i spostrzeżeń. I przejdziemy do praktyki, gdzie oddam głos panu Jakubowi z firmy k który mam nadzieję przekona Państwa, że teoria, którą dziś sobie przedstawiliśmy jest tak naprawdę występuje wprost w praktyce i on sam również używa tych strategii i modeli w swojej firmie. Dziękuję bardzo. Um... Miło mi mówić do Państwa na żywo, bo jest pytanie na czacie, czy webinar jest na żywo. Owszem, owszem, jest na żywo. Jest to nielada wyzwanie, nie ukrywam, z mojej prywatnej perspektywy. Jeżeli mówimy o perspektywie, to tak jak wspomniał Pan Piotr, mamy pewne, pewnego rodzaju doświadczenia akurat w pojęciu omnichannel, natomiast chciałem też nadmienić tutaj na początku, że firma K-Konsult jest przede wszystkim firmą dystrybucyjną i w ramach tego faktu, e, nasze doświadczenia z Omnichannel e, są z perspektywy e, dystrybutora, a nie stricte detalisty. Mamy natomiast też w ramach naszej struktury, o której chwilę powiem później, e, własne punkty detaliczne oraz wsparcie tych punktów detalicznych e, kanałem onlineowym, że tak powiem. Dlatego też poczuwam się, żeby się tutaj dzielić z Państwem swoim doświadczeniem, ale również w związku z możliwościami, które daje nam oprogramowanie firmy Komar, przez którą zostałem tutaj zaproszony. Obsługujemy w ramach tego pojęcia omnichannel klientów, którzy również realizują na naszej strukturze, że tak powiem, informatycznej, sprzedaż wielokanałową. Jeżeli chodzi o mnie, ja w firmie K-Konsult zajmuję stanowisko dyrektora do spraw operacyjnych, odpowiadam za tym za procesy wspierające działania główne firmy, a firma jest firmą handlową, więc głównie działania handlowe. E, również dlatego zostałem tutaj zaproszony przez firmę Komarch, dlatego że ja byłem osobą, która e, 4 lata temu wybrała oprogramowanie Komarchu jako taki, można powiedzieć, e, krwiobieg naszego funkcjonowania. E, dlatego też ja będę opowiadał o doświadczeniach z perspektywy m, bardziej operacyjnej, czyli też organizacji procesów, niż z perspektywy stricte komercyjnej, dlatego że tym zajmują się moje koleżanki i koledzy. Aczkolwiek oczywiście o tym wiem i tyle, ile będę w stanie, to Państwu tego tematu nakreślę. Powiedział pan Piotr w swojej części wystąpienia, że na szczęście zmieniła się rzeczywistość. On nawiązywał tutaj do pustych półek i kolejek do sklepów, co oczywiście szczęście, że to faktycznie jest w czasie przeszłym przez nas w tej chwili rozpatrywane. Natomiast samo pojęcie omnichannel dla zarówno dla dystrybutora, jak i mnie mam dla dużego detalisty, którym nie jesteśmy, aczkolwiek mamy takich klientów, zdaję sobie sprawę, że jest to nie lada wyzwanie i to też bazuje na własnym. Doświadczeniu, dlatego że e, informatyzacja procesów komercyjnych i całego handlu, przepływu informacji, mówiąc bardzo ogólnie, Internet, bardzo dużo zmienił na rynku dystrybucyjnym. E, jest to błogosławieństwo dla konsumenta, dla dystrybutora i dla detalisty. Jest to e, bardzo duże wyzwanie, e, również z punktu widzenia samego modelu biznesowego, dlatego że mm, ma to przełożenie również na rentowność sam, samego prowadzenia przedsiębiorstwa, jako że to, co swego czasu minionego, aczkolwiek niedawno jeszcze było w pewnym sensie kapitałem dla dystrybutora i dla detalisty, to był dostęp do towarów, który był w jakimś tam sensie ograniczony. W tej chwili dostęp do informacji konsument ma, można powiedzieć, bardzo pełny i kompletny, dlatego też no, jego oczekiwania, jeżeli chodzi o oferty wartości, którą utrzymuje, są dużo większe. Żeby sprostać tym wyzwaniom, będąc. Czy to dystrybutorem z funkcją detalisty, jakim my jesteśmy, czy to samym detalistą, który jakby z, z, zajmuje się tylko i wyłącznie sprzedażą detaliczną. No, trzeba sprostać tym wyzwaniom, skoordynować. Jest, jest parę takich kluczowych aspektów, o których też w ramach dzielenia się z Państwem doświadczeniem za chwilę powiem. E, o samej firmie e, parę słów. E, firma Konsult e, już prawie 20 lat e, funkcjonuje na polskim rynku. Jest to w, wbrew nazwie jest to firma polska, natomiast e, no, współpraca ma korzenie zagraniczne. Jeden z założycieli jest e, belgiem mieszkającym już od lat w Polsce. E, stąd też korzenie firmy można powiedzieć, sięgają rynku m, zachodniego. Stąd też. E, Parę koncepcji biznesowych i asortymentu e, również pochodzi. E, firma jak dotąd e, handlowała przeważnie akcesoriami, stąd też e, ten taki tagline pod, pod, pod nazwą firmy. E, tak się nazywamy firmą akcesoryjną. Z e, swego czasu w historii mieliśmy również. Doświadczenie ze sprzętem aparatami fotograficznymi marki Samsung. W tej chwili z takiego pogranicza i akcesoriów i sprzętu w naszej ofercie są m.in. obiektywy Sigma, których jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na Polskę. Zatrudnienie w firmie Konsult to jest plus minus 60 osób i też w dużym przybliżeniu około pół na pół. Podział tej struktury jest między siły handlowe, komercyjne i siły operacyjne wspomagające to. Jest tych duży, duża ilość tych sił wspomagających, dlatego, że mamy w własnej strukturze również własny magazyn wysokiego składowania w Gdańsku w centrum logistycznym, który również jest wsparty, jak zresztą cała firma, oprogramowaniem Komarchu. Automatyzując bardzo dużą ilość procesów, co również nam pomaga w omni-channel i co również nam pomaga w obsłudze firm zewnętrznych, które Włączam w, swojej, w swoim rozumieniu do tej struktury omnichannelowej, o czym powiem za chwilę przedstawiając to na takim bardziej konkretnym przykładzie. siedziba firmy K-Konsult jest w Gdyni, w Warszawie na Bemowie mamy biuro, taki oddział w zasadzie, tam większość sił komercyjnych się w tym biurze znajduje. Oprócz tego mamy cztery punkty detaliczne, są to salony fotograficzne z obiektywami. I akcesoriami fotograficznymi. I to jest takie w zasadzie najbardziej adekwatne i, i celne nawiązanie do naszych doświadczeń, naszych własnych doświadczeń, czyli takich, które mamy w firmie Konsult, a nie w ramach struktur partnerskich z pojęciem Omni Channel, dlatego że to są również właśnie. Eee, taki model sprzedaży, e, który e, za chwileczkę też w jakimś sensie nakreślę, on również korzysta z wielokanałowego e, dostępu e, dla klienta oraz z wymiany informacji pomiędzy tymi kanałami, czyli tego pojęcia omni, o którym e, wspomniał Pan Piotr. Eee, Poza markami dystrybucyjnymi w ofercie firmy K-Konsult również są e, parę marek własnych, e, więc można powiedzieć, że w tym kontekście również K-Konsult e, ma doświadczenie jako producent. To w nawiązaniu do e, slajdu, który Państwo widzieli w e, części, którą przed chwilą e, omawiał Pan Piotr, czyli tych e, relacji, które e, pokazują, jak e, przenika się dotarcie od e, źródła do e, finalnie do konsumenta. Obroty naszej firmy to jest około 40 milionów rocznie. Za czasów handlu jeszcze sprzętem fotograficznym w postaci aparatów cyfrowych, które zostały, jak wiemy, w większości wyparte przez telefony komórkowe, były to obroty rzędu około 100 milionów rocznie. Natomiast w tej chwili, przy skupieniu w pełni akcesoryjnym, jest to około 40 milionów. Współpraca z Komar, tak jak chwilę temu wspomniałem, to są 4 lata doświadczeń. E, współpraca z Komarch rozpoczęła się od e, rozmów z naszym partnerem, czyli Pomorską Grupą Informatyczną e, i cały altum i okolice, e, można powiedzieć, peryferyjne, jeżeli chodzi o programowanie e, Komarchu. De facto, można powiedzieć, że z punktu widzenia organizacji procesów czy działania operacyjnego firmy, czyli tego, co jest moim e, głównym obszarem e, m, zainteresowania i też odpowiedzialności. To był swego rodzaju krok milowy w, w przedsiębiorstwie. Oczywiście wdrożenie jest to wysiłek, który trzeba ponieść. Około kilku żeby ustabilizować w pełni system, około kilkunastu. Natomiast jest to wysiłek, który. Jeżeli przedsiębiorstwo ma ambicje rozwijania się w kierunku takim podążającym za trendami nowoczesnych technologii i, i tych trendów rynkowych, które zmierzają między innymi właśnie do tego pojęcia w, wokół którego się tutaj spotkaliśmy, można powiedzieć, że jest to nieodzowna inwestycja, którą w obecnych czasach trzeba ponieść i po prostu e, liczyć na to, że będzie e, trend, który następuje, no, bez tego byłby niemożliwy do zrealizowania. E, parę przykładów tutaj pokażę e, również Państwu, w jaki sposób e, zorganizowana jest ta struktura. E, no tutaj de facto m, jest to taka multikanałowa, multi natomiast w tej części detalicznej e, omni, omni channel e, firmy Konsult. Tak jak wspomniałem e, chwilę temu, e, kilka marek z tych marek, które są w dystrybucji w ramach e, oferty, to są marki własne, więc w ramach tych marek e, jesteśmy e, producentem. Pierwsza z tych marek, którą Państwo widzą, to jest marka z branży urządzeń mobilnych i komputerowych. Marka pośrodku to jest marka Unitra, którą przywróciliśmy do życia po, po czasach minionych, które też było widać na slajdach, które pokazywał Pan Piotr. Jestem współautorem tej koncepcji, więc jestem z nią dosyć silnie emocjonalnie związany w tej chwili. Wykonujemy pewną, taką można powiedzieć, transformację tej koncepcji w kierunku modelu e, finansowania społecznościowego, czyli crowdfundingu. E, więc zachęcam do zainteresowania również tym obszarem. E, poza markami własnymi e, w dystrybucji posiadamy sporo marek, e, producentów. Głównie zachodnich, tak bym powiedział, chociaż są też tacy, którzy pochodzą z Dalekiego Wschodu, aczkolwiek z, z, z tego mniejszego kraju na Dalekim Wschodzie, czyli z Japonii. Tutaj głównie mam na myśli e, nasze wiodące produkty z kategorii, która również de facto e, jest bardzo wiodąca w, naszej, e, w naszym doświadczeniu, czyli kategorii fotograficznej. E, wymienione marki to tylko kilka, które się zmieściły na tym slajdzie. E, poza w modelu dystrybucyjnym. Zauważają Państwo zapewne logotypy klientów, których obsługujemy w modelu dystrybucyjnym. Ci klienci są obsługiwani poprzez taką trzypoziomową sieć przedstawicieli handlowych. A mówię o tym dlatego, że w zasadzie perspektywa dystrybutora jest taka, żeby otoczyć z wszystkich możliwych stron konsumenta produktami, które się ma w ofercie. I w ramach tego e, pojęcie zarówno multichannel, jak i omnichannel w tej chwili jest, e, no tak jak wspomniałem, takim trendem, którego e, nie można ignorować, więc trzeba w tym kierunku podążać. Slajd ten pokazuje, jak wiele, jak wiele różnych płaszczyzn pokryte, pokrywa rynek dystrybucji firmy K-Konsult oraz również w modelu sprzedaży detalicznej i sprzedaży bezpośredniej. Na tym obrazie widać tylko strukturę, która jest w ramach firmy K-Konsult. Jak go mówię chwilę, chwilę później pokażę Państwu również takie ciekawostki w postaci tego, że można włączać w tą strukturę dzięki pewnym funkcjom oprogramowania informatycznego z którego korzystamy firmy Comarch. Również podmioty zewnętrzne sprzedając im takie dosyć można powiedzieć kompleksowe i gotowe rozwiązania ale o tym za chwilę. Na chwilę obecną chciałem wspomnieć o tym, że o ile właśnie perspektywą dystrybutora przede wszystkim jest to żeby Klienta czy konsumenta finalnego z wszystkich możliwych stron otoczyć e, produktami, które się ma w ofercie i w miarę możliwości zapewnić mu e, bardzo kompleksowy i złożony i wyczerpujący dostęp do informacji. Oraz podobne doświadczenie z obsługi w różnych kanałach, no jest to dosyć duże wyzwanie z perspektywy dystrybutora. Dlatego uważam, że być może nawet nasz przypadek w ramach samego pojęcia Omnichannel może być ciekawszy niż sam przypadek detalisty, dlatego że dystrybutor, który ma doświadczenia detalisty, ma perspektywę również obsługi dużych detalistów. Także w ramach tego, co w tej chwili Państwo widzą, Obsługa przez model dystrybucyjny odbywa się za pośrednictwem sieci handlowców, którzy działają w terenie, obsługując klientów dużych, klientów sieciowych, tzw. klientów kluczowych, którzy mają w swojej ofercie produkty marek, które my dystrybuujemy, w tym można powiedzieć produkujemy, bo też wspomniałem o tychże markach własnych. W ramach tego e, takim kluczowym wyzwaniem jest zapewnienie im dostępu do informacji o tych produktach, dlatego że e, produkty w, w takiej dobie utowarowienia, która w tej chwili jest na rynku e, no de facto jest ich dosyć dużo w sklepach i wyróżnienie się z ofertą, która jest na, na, na naszym, naszą reprezentacją w takich sklepach, w takich kanałach jest e, dosyć dużym wyzwaniem jeżeli chodzi o zaprezentowanie oferty wartości którą te produkty oferują e, zarówno kupcom na etapie sprzedawania tych produktów do samych sieci jak i później e, sprzedawcom którzy mają bezpośredni kontakt z konsumentem bo tak jak wspomniałem w ramach pojęcia omnichannel nam zależy na tym żeby konsument miał e, można powiedzieć szerokie i w miarę zbliżone jest pod, pod kątem dostępu do informacji pojęcie o produktach które są w ofercie i teraz e, to, co w ramach wsparcia ze strony systemów informatycznych, w tym modelu czysto dystrybucyjnym, my stosujemy, jeżeli chodzi o wsparcie systemowe, czyli informatyczne, to ofertujemy również w zintegrowany sposób poprzez dostęp do centralnej bazy danych produktów, która udostępniona jest zarówno klientom w postaci takiego modułu ofertowego, który przedstawiamy decydentom wśród naszych klientów, jak i przedstawicieli handlowych, którzy. Dysponują aplikacją mobilną, mogąc zaprezentować klientom w taki sposób, który jest, można powiedzieć, unormowany, naszą ofertę, zarówno produktową, jak i całą ofertę wartości. Mając to wszystko w jednej bazie danych czyli scentralizowane w ramach. Poziomu systemu e, informatycznego ERP w naszym przypadku Komarch, mamy możliwość e, zapewnienia dostępu do tej informacji w sposób taki, żeby powiedzieć, kompletny, czyli starać się przynajmniej zarządzać tym, żeby informacja, która jest przekazywana, była dosyć dosyć e, um, ujednolicona i atrakcyjna. E, w ramach e, modelu e, hurtowego, bo jedną z kolejnych ról, która jest wymieniona na slajdzie, jest, e, Rola hurtownika online jest wspieranie tego procesu zakupowego y, poprzez y, obsługę tzw. sprzedażą wewnętrzną, połączoną również z systemem informatycznym, czyli takim y, systemem B2B, który stanowi swego rodzaju moduł samoobsługowy dla y, klientów kluczowych. Y, tutaj te y, przykłady klientów, czyli rozpoznawalnych zapewne przez państwa marek, y, detalistów, y, one de facto się przenikają, bo y, zarówno ci, ci Którzy są wymienieni w modelu dystrybucyjnym, czyli większe sieci e, z e, branży elektroniki użytkowej, e, obsługiwane są przez handlowców, jak i korzystają z tego modelu sprzedaży e, e, samoobsługowej, lub nawet e, poprzez moduły e, elektronicznej wymiany danych, tak tzw. EDI, e, również składają zamówienia i wysyłają dokumenty komercyjne w sposób, e, można powiedzieć, zupełnie bezos bez bezosobowy, czyli komunikuje się komputer z komputerem. W ramach e, roli sprzedawcy B2B, to po, powyższe dwa również są B2B, natomiast tutaj taki typowy B2B, e, chciałbym również wspomnieć o tym, że e, w ramach pokrywania poszczególnych różnych właśnie modeli dostępu z e, naszym asortymentem do, e, do rynku, e, jesteśmy również e, dzięki integracji systemowej dostawcą dla Amazona. Który kupuje e, produkty, e, również można powiedzieć w sposób bezobsługowy. Aczkolwiek B2B e, w modelu sprzedaży do korporacji takich e, produktów, które m, mamy w ofercie, czyli nawet nie do dalszej od sprzedaży, są wykonywane za pośrednictwem w zasadzie e, wszystkich platform, które do tej pory wymieniłem, czyli zarówno sprzedaży bezpośredniej, jak i sprzedaży z centrali, czyli tak zwanej sprzedaży z biura e, oraz wspartej systemem informatycznym. I teraz z punktu widzenia tego, co najbardziej dotyka mnie Channel, to doświadczenia firmy Konsult związane ze sprzedażą detaliczną, mianowicie jesteśmy właścicielem marki Sigma Procentrum. Są to salony fotograficzne, które mieszczą się w ramach naszej struktury, w tej chwili w trzech, a już za chyba tydzień, w czterech miastach w Polsce. Mianowicie Warszawa, Poznań i Szczecin, tak jak widzą Państwo na slajdzie. Yy, za parę dni otwieramy nasz punkt w Łodzi. E, oprócz tego, w ramach struktury Sigma Procentrum mamy również e, punkty partnerskie, m, które są de facto naszymi klientami w tym modelu e, hurtownika online. E, są to takie, można powiedzieć, e, patronackie sklepy, które z nami współpracują. Te sklepy, które stanowią e, naszą własność, są to sklepy stacjonarne, i e, każdy z tych sklepów stacjonarnych ma e, wspartą swoją sprzedaż, sprzedażą online. Sprzedaż online w postaci sklepów internetowych, które hmm, również w modelu hmm, wymiany informacji poprzez system, czyli dzieje się to de facto automatycznie, e, o czym chwilę, za chwilę wspomnę w kontekście wyzwań w modelu Omnichannel i obsługi, realizowana jest sprzedaż na Allegro. E, te modele, e, które tutaj e, są wskazane, one e, również. E, pozwalałem nam obsługiwać taki dosyć unikalny model e, sprzedaży w postaci wypożyczania obiektywów które można w późniejszym czasie e, zakupić lub nie. Jeżeli ktoś e, w wyniku takiego testu jest zadowolony lub jak nie jak wspomniałem niezadowolony. E, w ramach sprzedaży typowej sprzedaży online jak właściciel marki Unitra czyli w tej takiej najkrótszej linii e, która była przedstawiana przez pana Piotra. Również mamy swój sklep online E, marki Unitra i on również jest bezpośrednio sprzężony z systemem i z bazą danych. E, w ramach roli też detalisty staramy się aktualnie o to, żeby zostać, e, żeby mieć własny sklep na Amazonie. E, w tej chwili to również jest kwestia, e, no. W, De facto pewnych komercyjnych negocjacji, o których ja nie czuję się kompetentny, żeby mówić, natomiast to, co jestem w stanie powiedzieć, wymogiem do tej współpracy jest również integracja systemowa. Z tym jesteśmy akurat gotowi. Czekamy na osiągnięcie pewnego kryterium, które umożliwi nam sprzedaż tegoż e, asortymentu również na Amazonie w postaci własnego sklepu. E, Outlet, czyli produkty, które już przeszły przez cały cykl i często wróciły lub zostały zakupione w zbyt dużej ilości, sprzedawane są przez nas albo do naszych partnerów, oczywiście, o czym za chwileczkę powiem, albo do kanału takiego, jakim jest Outlet, czyli sprzedaż w naszym magazynie w Gdańsku. To, o czym chwilę temu powiedziałem, czyli możliwość systemowego podłączenia. Różnych innych podmiotów do, naszego, do naszej struktury informatycznej, umożliwia nam sprzedaż de facto gotowych rozwiązań dla naszych klientów. Mianowicie ta korzyść, którą tutaj wymieniam, w tej chwili wynika z tego, że system Altum jest wyposażony w funkcjonalność wielofirmową a oznacza to tyle, że e, można w ramach e, jednej struktury serwerowej i jednej bazy danych, co jest kluczowe z punktu widzenia właśnie omni channel, założyć sobie e, w w systemie dowolną ilość podmiotów, zarówno własnych, jak i podmiotów klientów, z którymi chcemy współpracować. I za chwilę pokażę w dużym skrócie parę przykładów takich narzędzi, które tutaj są Państwu wskazane w takiej dosyć, jakbym, syntetycznej formie. Natomiast to, co główne chciałbym powiedzieć, to, że współpraca z klientami. Które są innymi podmiotami, daje możliwość również włączenia do tego celu nadrzędnego czyli otoczenia klientów z wszystkich stron produktami, które się ma w ofercie w sposób, e, można powiedzieć, bardzo holistyczny i taki e, uproszczony. Narzędzia, które daje możliwość takiego, że jakbym prawie plug and play dla klienta. To znaczy, jeżeli ktoś chce sprzedawać produkty i połączyć się z nami systemowo, jesteśmy w stanie dać rozwiązanie w postaci pełnego de facto założenia omni Channel, czyli sprzedaży zarówno online'owej, jak i wspartej poprzez Allegro, a jeżeli ktoś chce, również wspartej tym, że może prowadzić sprzedaż stacjonarną. I to de facto oznacza ta skrócona, ta, przepraszam, pusta kolumna, która jest zresztą na tym slajdzie, dlatego że w tej chwili trwają bardzo zaawansowane rozmowy z, z jednym z producentów z branży GSM, e, dodam, że akcesoriów e, i właśnie stworzenia takiego trzypoziomowego rozwiązania omnichannelowego, czyli włączenia go do naszej struktury wielofirmowej, oczywiście jako swoją własną firmę, bo to jest odrębna firma i prowadzi swoją własną działalność, natomiast może funkcjonować w ramach naszej bazy danych, mając dostęp zarówno do produktów, które sam wylistuje, jak i do takich produktów, które ma w ofercie dostępnej, takiej można powiedzieć cross-sprzedażowej, czyli z naszej, z naszej oferty. I tutaj w, w tej chwili jesteśmy w trakcie wdrażania takiego projektu, gdzie będziemy otwierali zarówno sklep online dla takiego klienta, jak i połączony z sprzedażą z Allegro. Oraz z możliwością odbiorów osobistych w sieci punktów detalicznych, które są dla tego producenta partnerem, i jest ich chyba kilkaset w Polsce. Także taka jest w tej chwili na to perspektywa. Główne wyzwania, bo już zacząłem trochę parkować gdzieś w Państwa świadomości te tematy, które dotyczą pojęcia Omnichannel. Tak jak wspomniałem, to otwiera bardzo dużo możliwości, chociaż dla dystrybutora jest to dosyć duże wyzwanie przede wszystkim jest to wyzwanie marżowe no bo skurczyła się przestrzeń e, do zarabiania pieniędzy zarówno dla dystrybutora jak i dla detalisty ale z punktu widzenia operacyjnej tej którą ja tutaj państwu e, w tej chwili przedkładam to największym wyzwaniem e, i słowem kluczem de facto jest e, koordynacja dlatego że e, jeżeli chodzi o sprzedaż wielokanałową e, to mm, Czymś, co ja uważam za kluczowe, a wiem to od moich kolegów i koleżanek, którzy zajmują się głównie rzeczami związanymi z handlem, to są ceny, czyli polityka cenowa. Pozycjonowanie cenowe, które należy przeprowadzić w taki sposób i tak ułożyć politykę cenową sprzedaży w poszczególnych własnych kanałach oraz cenach dla klientów sugerowanych. Oraz ich cenach zakupu, żeby między kanałami nie kanibalizowały się poszczególne produkty. To jest pojęcie bardzo, bardzo, bardzo duże wyzwanie i pojęcie bardzo znane wszystkim, podejrzewam, firmom, które mają styczność ze sprzedażą w internecie, a w tej chwili to praktycznie każda firma działająca w jakiejkolwiek branży spotyka się ze sprzedażą internetową. To jest o tyle istotne, że mm, zapewnienie spójnej, spójnej polityki ceny powoduje e, eliminację tego, co jest tutaj wskazane jako ostatni punkt, czyli konfliktu między poszczególnymi kanałami. Dostępność zasobów jako jedno z, z kolejnych wyzwań e, no, to wymaga bardzo sprawnej logistyki, e, dlatego że e, no, często jest tak, że w, w przypadku sprzedaży internetowej e, klient chce odebrać produkt w sklepie. Warto mu dać taką możliwość, bo to też jest, wpływa pozytywnie na naszą pozycję konkurencyjną według taki, wedle, tak, wobec takich e, innych detalistów czy dystrybutorów, którzy nie dają takiej możliwości. E, oraz też e, tego, żeby klient, który kupuje coś na przykład w, w internecie, miał możliwość odebrania tego w punkcie stacjonarnym. E, no, w, takim czasie, który stanowi dla niego mimo wszystko jednak wartość, a nie, nie przedłuża to mocno całego systemu logistycznego i łańcucha dostaw. De facto, z naszego doświadczenia mogę powiedzieć, że a propos tych salonów fotograficznych z akcesoriami, które, które prowadzi firma K-Konsult to takim dosyć dużym wyzwaniem jest relokacja obiektywów między poszczególnymi salonami, dlatego że są to bardzo kapitałochłonne produkty, w związku z tym trzymanie dużych stanów magazynowych, takie, które zapotrzebowanie każdego klienta zaspokoją w danej chwili jest dosyć dużym wyzwaniem. Dlatego relokowanie w bardzo szybkim czasie produktów, który jest przez klienta oczekiwany, a również mamy takie standardy, że zakup online można zrealizować w postaci odbioru osobistego no lub odwrotnie można przyjść, wypróbować obiektyw. W w formie fizycznej w stacjonarnym punkcie a później dokonać zakupu przez internet tego obiektywu lub nawet z pozycji salonu zamówić go, żeby on przyszedł do domu, jeżeli na przykład nie ma takiego stanu. To tutaj jest bardzo sprawna potrzebna koordynacja systemów logistycznych i tego co stanowi czwarty według kolejności wymieniania, a trzeci na slajdzie punkt, czyli przepływ informacji między kanałami. Dla klientów bardzo istotne jest to, żeby tak jak wspomniał pan Piotr, nie mieć poczucia, że kupując w jednym kanale lub, lub innym, przechodzą między środowiskami lub co by było bardzo niewskazane, mają wrażenie, że są w ogóle w innym sklepie. Tak? To doświadczenie, które jest oczekiwane przez klienta, jest takie, że on jest w tym samym środowisku i kupuje to w zasadzie, w zasadzie kupuje markę, a nie, nieważne jest de facto, u kogo tą, u kogo tą markę kupuje. No i realizacja tej sprawności przepływu informacji, polityki cenowej i yy, yy, przepływów logistycznych przy, przy dosyć dużej ilości produktów, którą na przykład my mamy w swojej ofercie, bo yy, takich aktywnych indeksów produktowych mamy. Yy, Teraz nie chciałem wprowadzić w błąd, ale między 7 a 8 tysięcy, a takich nieaktywnych e, lub e, schyłkowych, czyli wyprzedażowych, łącznie wszystkich sumarycznie prawie kilkanaście. Więc obsłużenie tego z punktu widzenia e, takiej pracy ręcznej, m, można powiedzieć, że praktycznie jest niemożliwe. No, a, a nawet jeśli by było możliwe dużym e, ilościom ludzi, to byłoby bardzo e, błędogenne, jeżeli mogę takiego słowa użyć. Zatrzymam Cię na sekundkę, daj Ci trochę oddechu. Dziękuję. <laughs> Ponieważ e, tak naprawdę w międzyczasie, tak zwanym, odpowiedziałeś na jedno z pytań, które się pojawiło na czacie. Definiując mi naprawdę mi wyzwanie e, odpowiedziałeś na pytanie w jaki sposób e, na przykładzie zarządzanie magazynem wiąże się z tematem Unichannel. Uh -huh. e, także tutaj jakby jest to bardzo mocno związane i my, my zdefiniowaliśmy to w dzisiejszym wystąpieniu jako e, wyzwanie do realizacji, e, a ty tak naprawdę już na co dzień to wyzwanie realizujesz. I jeszcze na drugą rzecz zwrócę uwagę, tutaj Państwo zapytali o rozwiązania, jakie mm, proponujemy, więc na początku yy, ja, Pan Jakub opowie o rozwiązaniach, które wykorzystuje u siebie, żeby te yy, wszystkie wielokanałowe i omnichannelowe sprzedaże zrealizować, a później podsumujemy to sobie yy, krótką informacją yy, na temat wszystkich rozwiązań, które mamy w ofercie. Dzięki. Eee... Na chwilę pojawił się ponownie slajd, który już, już Państwo widzieli. E, tutaj powiem o nim bardzo krótko, czyli takie kluczowe rzeczy e, czy wyzwania właśnie, o, o których chwilę temu wspomniałem w kontekście tego modelu, który mm, już, już był wcześniej pokazany. E, polityka cenowa i systemy motywacyjne e, muszą zapewniać zgodę w ramach e, samego właśnie pojęcia omnichannel. I to jest największe wyzwanie. Z punktu widzenia detalisty na przykład, to co jest tutaj, przepraszam, dystrybutora, bo my jesteśmy dystrybutorem i z punktu widzenia dystrybutora, który przedstawia ten slajd, no tutaj kluczowe jest z naszej perspektywy w ramach kultury obsługi naszych klientów, którzy są dalszymi odsprzedającymi produkty do konsumenta, utrzymywanie polityki cenowej na poziomie sugerowanych cen detalicznych. I to ma miejsce w przypadku kanałów e, własnych i to jest bardzo kluczowe e, w przypadku tego kanału. Oczywiście ten ostatni punkt, czyli outlet prowadzony przez e, nasz dział logistyki e, pod przewodnictwem szefa logistyki jest e, pewnego rodzaju wyłomem, natomiast no, tam już są produkty, które w żaden sposób nie konkurują e, ze sobą międzykanałowo. I to też jest coś, co warto wspomnieć z punktu widzenia pewnych wyzwań, z którymi my, jako dystrybutor, musimy się uporać. Duże sieci, które są wymienione na górze tego slajdu, one stanowią kluczowych klientów dla, dla firmy, jako dla firmy dystrybucyjnej. I z ich punktu widzenia. No i tej zgody, o której mówiłem i polityki cenowej, znowu temat, który powraca, jest to i dostępności zasobów, jest to, żeby nie były te ceny czy produkty, które oni mają w ofercie kanibalizowane przez inne kanały internetowe. Bo bardzo małe e sklepy, które e, sobie wybierają taki mm, asortyment, e, można powiedzieć, e, no, wybrany dla siebie, no, bo każdy ma do tego prawo, e, czasami mają zakusy do tego, żeby być bardziej agresywni cenowo, e, co stoi w sprzeczności z interesem e, dużych sieci detalicznych, które, jak wiemy, no mają większe koszty stałe, więc chcą utrzymywać trochę inny poziom cen. A z punktu widzenia dystrybutora tylko powiem, że e, rozwiązujemy to w taki sposób, że stosujemy pewnego rodzaju selektywny asortyment, mianowicie produkty, które są dostępne w, w sieciach w dużych, nie zawsze udostępniamy do sprzedaży. E, dla sieci, e, dla, dla małych sprzedawców, którzy e, no de facto mogą mieć zakusy do tego, żeby wprowadzać pewnego rodzaju niezgodę właśnie cenową. E, teraz tutaj e, ze strony tego, co e, powiedziałem, chciałem wspomnieć o tym, w jaki sposób e, oprogramowanie komarchu właśnie, bo tutaj pan Piotr wspomniał, że pojawia się, pojawiło się takie pytanie, e, są wykorzystywane przez nas do realizacji e, tych, e, tych procesów e, omnichannelowych. E, Cała firma, czyli ogólnie e, funkcjonowanie, oparte jest na, na głównym takim rdzeniu, czyli właśnie na samoprogramowaniu ERP Altum. E, w dystrybucji, czyli w modelu, e, w modelu e, sprzedaży do klientów kluczowych, mamy e, obsługę zarówno z poziomu Altum, czyli samego programu komputerowego, znaczy programu takiego, który obsługujemy na komputerze, jak i aplikacji mobilnej, czyli Komar Mobile. E, tak jak wspomniałem, takiej spójnej prezentacji produktów, które mamy dostępne. W roli takich samoobsługowych procesów, czyli w, w roli hurtownika zarówno sprzedaż z poziomu biura za pośrednictwem samego systemu, jak i za pośrednictwem platformy B2B, w której klient może sam sobie procesy zakupowe realizować. Tutaj również mógłby być wskazane też elektroniczna wymiana danych, czyli procesy zamawiania poprzez, poprzez moduły E-Codu. EDI, które też mamy w komarchu wykorzystane i z dużymi detalistami funkcjonuje to w taki sposób, że zamówienia są e, i dokumenty przepływają w sposób zdalny. Modelu B2B, no tutaj szczególnie wy, wykorzystujemy wymianę danych poprzez pliki XML i integrację systemów. Jeżeli ktoś ma e, system inny niż nasz, natomiast jeżeli ma taki sam lub jest naszym klientem B2B w ramach tej struktury wielofirmowej, o której powiedziałem, e, jest małą firmą, to zaproponujemy, e, to proponujemy zainstalowanie tego w, w, w ramach naszej struktury. E, w ramach naszej struktury informatycznej. E, widzą też Państwo w ramach B2B Commerce sklep. E, jeden z klientów w, w ramach narzędzia B2B Market jest e, również na e, narzędziu e-commerceowym, takim typowo detalicznym, natomiast wykorzystywane jest to do sprzedaży B2B. Jeżeli zdążę, to o tym powiem. W ramach detalu stacjonarnego, no, sprzedaż zarówno z poziomu samego programu ERP, jak i z poziomu um, Comarch Mobile, czyli mobilnego sprzedawcy aplikacji Androidowej. Sprzedaż online e-sklepy. E Detalista Allegro, również jest tu wymienione e-sklepy, bo tutaj jest bardzo ważna funkcja, którą w ramach Omnichannel zapewnia nam oprogramowanie. Mianowicie produkty, które wystawione są w e-sklepach, e ich stany magazynowe pobierane są z, z bazy danych, czyli z, z tego centralnego źródła informacji, jakim jest właśnie komar HRP Altum. I automatycznie można z poziomu e-sklepu wystawiać aukcję na Allegro, który no de facto jest takim głównym graczem na, na rynku e-commerce'owym i jest to taka kluczowa funkcjonalność, jeżeli ktoś chce sprzedawać omni-channelowo i nie prowadzi selektywnego modelu e asortymentowego, gdzie sprzedaje niektóre produkty e tylko i wyłącznie do jednego kanału, a do innego kanału sprzedaje inne produkty. To sprzedaż na Allegro jest no, czymś takim, można powiedzieć, nieuniknionym. I tutaj integracja systemowa pozwala, żeby zarówno stany magazynowe w każdym kanale sprzedaży, czyli jeżeli coś się sprzeda w modelu dystrybucyjnym czy hurtowym, to stan dostępny w e-sklepie i stan dostępny na aukcji Allegro automatycznie ulega aktualizacji. No, Amazon to tak jak, w zasadzie to tak jak B2B, więc tutaj nie będę tego szczególnie rozwijał. Ogólnie chciałem nakreślić to w taki sposób, że sam system ERP Komarku de facto wspiera nas bardzo w realizacji tych procesów omnichannelowych, bo tak jak wspomniałem te BPM pojęcie, które tutaj się pojawia na slajdzie, za chwilę rozwinę w przypadku cenników co to oznacza. Ja jeszcze może dodam jedną rzecz, tak? bo tak naprawdę u was to fajnie widać, że jest taki jeszcze jeden trend, że łączy się Sprzedaż, sprzedaż B2, w modelu B2B czy w sprzedaż w takim modelu hurtowym bardzo mocno ewoluuje w stronę dostępu do informacji w analogiczny sposób, jak to wygląda w detalu. Stąd jakby w waszym przypadku wykorzystanie komarch e-sklep narzędzia, które pierwotnie kierowaliśmy głównie do kanału B2C, a teraz również tego typu wymagania, jak specjalna prezentacja oferty, jakieś banery czy informacje wprost do klientów, którzy znają Waszą ofertę. Prawda. Jakby jest w tym momencie wymogiem i też z tego korzystać. To prawda. No, wszechobecność sprzedaży internetowej i właśnie wkraczający ten trend, który pokazywał e, pan Piotr na slajdach z e, wynikami badań, e, przyzwyczaił klientów do tego, że sprzedaż jest wykonywana w internecie i coraz lepsze i coraz bardziej atrakcyjne sklepy internetowe w pewnym sensie wprowadziły taki, takie środowisko, które stawia wymogi również przed platformami B2B, żeby one były równie atrakcyjne dla kupca w sieci lub dla klienta, który prowadzi jakiś swój sklep internetowy, czy, czy, czy jakąś małą, nie wiem, wyspę handlową, do tego, żeby e, ten interfejs do składania zamówień no, nie był taki, jakby e, mocno informatyczny, ale był mocno zbliżony do tego, co spotyka w sklepach internetowych, w których kupuje sobie lub dzieciom rzeczy na święta. Także To jest taki wymóg, który faktycznie jest dosyć, e, dosyć trendem już takim rozpoznawalnym w tej chwili. E, w ramach kluczowych wyzwań e, wspomniałem o tym, że polityka cenowa jest takowym, e, więc e, mając dużo produktów i, i, i dużo klientów, e, zarządzanie takim obiektem jak cennik jest e, no, dosyć wymagające. E, szczególnie, że ceny rynkowe się z, zmieniają. E, no, można powiedzieć, że na żywo, nawet nie powiedziałbym, że codziennie, tylko zmieniają się na żywo, bo produkty, które sprzedawane są w tej chwili w internecie, w wyniku konkurencji, która w tym internecie się odbywa, cały czas zmienia się cena danego produktu na danym rynku, więc my też te ceny monitorujemy. A poprzez procesy e, BPM to są mm, tak zwane, my to nazywamy workflowy, e, a BPM to jest rozwinięcie, jeżeli dobrze pamiętam, panie Piotrze, business process management, tak? tak. E, czyli takie automatyczne zarządzanie procesami biznesowymi. E, w takiej bardzo potocznej mowie nazywamy to u siebie robotami, bo to są roboty, które Według zadanych kryteriów wykonują określoną pracę, i ta praca, akurat w tym wypadku, który tutaj przedstawiamy, dotyczy tego, żeby tworzyło się takie uporządkowane środowisko związane z polityką cenową. Takich procesów, które obsługują właśnie politykę cenową, mamy w zasadzie kilkadziesiąt w firmie. Tutaj jest przykład, właśnie dla klienta tegoż B2B, i to mu pozwala, jakby w sposób automatyczny, de facto zarządzać swoją polityką cenową, w zależności od tego, w jaki sposób zmieniają się ceny u nas czy na rynku i w jakiej przestrzeni w tej cenowej chce się wypozycjonować. A nam to z kolei daje pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa, że klient, który w taki sposób holistyczny zarządza polityką cenową, nie spowoduje e, wojny cenowej w postaci takiego, można powiedzieć, jakiegoś e, no, niedopatrzenia nie często, no bo czasami nie da, nie da się wypozycjonować cenowo w odpowiedni sposób pięciu tysięcy produktów, które, które są w, w ofercie jakiegoś narzędzia e-commerce'owego. Dlatego też te procesy, e, no de facto w tej chwili mógłbym spokojnie powiedzieć, że bez tych tak zwanych robotów, czyli tych procesów e, workflow'owych, e, no nie dalibyśmy rady tego obsłużyć na no, taką skalę. Także to jest jedna z takich kluczowych funkcjonalności Systemu, którą wykorzystujemy do realizowania właśnie OMNI, czyli do realizowania e, tego wyzwania związanego z polityką cenową i też przepływów informacji, przepływów dokumentów. Bardzo dużo rzeczy mamy zbudowanych na tych procesach BPM-owych i to szczerze wszystkim polecam, bo e, można bardzo usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa, zoptymalizować zasoby e, i pracę. Tutaj jest przykład takiego procesu. Nie będziemy go omawiać. To jest tylko po to, żeby pokazać w jaki sposób, w jaki sposób to wygląda. Eee... Karta artykułu no to jest wielosklepowość, czyli pokazane, że dla każdego klienta możemy zaoferować unikalne treści, opisy, nazwy, słowa kluczowe dla każdego produktu. To jest o tyle istotne, że roboty Google, które wpływają na pozycjonowanie poszczególnych sklepów internetowych, czy narzędzi właśnie takich B2B, nie lubią jak są treści powtarzane, więc to daje możliwość w ramach wielu sklepów i wielu firm nawet spersonalizować te treści. To też jest szczególnie istotne i to też bardzo polecam. No nasza struktura firmy, tak jak wspomniałem, wielopoziomowa zarówno w ramach samej firmy, gdzie są dwa podmioty, firma K-Consult i Sidonius, jak i w ramach naszej struktury mamy obsługiwane przez nas podmioty, dla których takie zintegrowane rozwiązanie plug-and-play świadczymy. No Business Intelligence to duża ilość danych wymaga żeby je analizować w sposób taki zintegrowany to też e, m, trudno by to było robić ręcznie na poziomie e, tak dużej ilości danych informacji więc e, mamy również w module takim kontrolingowym e, zdefiniowane raporty e, pokazujące w jakim kierunku podążamy w jakim kierunku podąża klient e, i takie również raporty kontrolne które pozwalają sprawdzać poprawność atrybutów, kompletność cen i, i pokazania produktów w całej jakby jego okazałości. Eee... No tutaj chciałem tylko wskazać jak wygląda interfejs, że on mimo skomplikowanych funkcji jest bardzo przyjazny w obsłudze i e, przypomina de facto jeżeli chodzi o swoją architekturę takie narzędzia ofisowe typu Outlook i no, pracownicy nie mają dużego problemu z tym, żeby się wdrożyć w kilka dni w obsługę tego, tego systemu. Oczywiście duże wyzwanie pozostaje na zapleczu, czyli w postaci osób, które odpowiadają u nas za informatykę, czyli tak jak wspomniałem, partnera i, i naszego działu IT. Pozdrawiam szefa zresztą tego działu. Natomiast sam, sam interfejs jest czymś, co, co jest końcówką dla, dla operatora i to, i to jest bardzo w tej chwili dopracowane z punktu widzenia komarchu Zmieniło się to, że jest obsługiwane na ekranach panoramicznych i to bardzo pomaga, bo teraz to de facto stał się standard w większości osób. Platforma Irotor rotor jest to platforma taka akcesoryjna, hurtowa dla firm, które w dalszym, w dalszym toku odsprzedają swoje produkty, czyli są, są klientami Takimi jak sklepy internetowe, nie będące w ramach naszej struktury, lub wyspy handlowe, ale część też klientów takich dużych sieciowych w ramach tej samoobsługowej sprzedaży za pośrednictwem tego narzędzia dokonuje zakupów, a nawet czasami nie zakupów, czasami sprawdza stany magazynowe, czasami pobiera sobie stąd opisy produktów w postaci kod, plików XML, które stąd można pobrać. Także to narzędzie jest o tyle przydatne. No tutaj, sklep partnera właśnie w ramach tej struktury wielofirmowej firmy, która w ramach sklepu dla firm to jest B2B market, który. Nie jest, jest zbudowany na strukturze sklepu e, internetowego, takiego typowego, detalicznego, natomiast jest to platforma e, tylko dla firm, ceny są dostępne tylko dla, po zalogowaniu. Tutaj klientem docelowym jest e, firma lub korporacja, która chce na własny użytek kupić produkty e, w lepszych cenach niż w tak zwanym detalu czyli e, korzyść dla biznesu tak jak jest tam tagline biznes zyskuje więcej. E, nasz własny sklep, czyli Sklepka Consult, sklep e, firmowy pod marką e, Unitra, z produktami, których jesteśmy e, producentem, e, również na strukturze sklepu. No i tutaj sklep partnera, gdzie mamy holistyczną, e, taką e, można powiedzieć, e, ofertę. Zarówno naszą, jak i tutaj też ta firma, która jest naszym klientem, zależała jej na tym, żeby produkty, które posiada w swojej ofercie spoza oferty dystrybucyjnej firmy k również mieć w tym sklepie w ramach tej struktury wielofirmowej, więc również do naszej centralnej bazy danych zostały dodane produkty tego klienta i no, sprzedaje je w swoim e sklepie który, który tutaj Państwo widzą za pośrednictwem naszej struktury takiej, którą daliśmy całą gotową. Łącznie z tym, że swego czasu nawet część sprzedaży była realizowana z, z siedziby, czyli w Krakowie, natomiast później Zarówno te produkty, które są z oferty firmy K-Konsult, jak i z ofert innych firm, cała obsługa została przeniesiona do naszego centrum logistycznego w Gdańsku, więc można powiedzieć, że de facto pełnimy całościową usługę, zarówno systemową, jak i logistyczną dla tej firmy, a firma czy właściciel, właścicielka zajmuje się de facto obsługą klienta i księgowymi procesami itd. E, także to, co jeszcze chciałem wskazać, e, trzy różne platformy na e sklepie, każda trochę inny model biznesowy, każda wygląda inaczej, wszystkie są na narzędziu e sklepu, każda z nich jest e, zintegrowa ma możliwość zintegrowania, bo ten B2B Market nie, natomiast te wszystkie pozostałe mają e, zintegrowanie ze sprzedażą w Allegro. E, tak jak wspomniałem, stany magazynowe, opisy, wszystko jest na bieżąco. To jest bardzo, bardzo e, przydatne i w połączeniu z tymi procesami automatycznymi, e, no sprawia, że dużo rzeczy dzieje się po prostu samych. tak? Trzeba tylko ustalić określone kryteria brzegowe oraz jakieś powiedzmy alerty, kiedy m, sytuacja w, wykracza poza te kryteria i, i bardzo to ułatwia prowadzenie biznesu. I jakby niniejszym też korzystając z chwili czasu antenowego zapraszam wszystkie firmy do współpracy w ramach takiej obsługi holistycznej e, zarówno logistycznej, jak i e, w, w ramach sprzedaży właśnie takiej e-commerce'owej za naszym pośrednictwem. Tutaj taka ciekawostka trochę, która również miała miejsce z, ze wsparciem naszym systemowym, mianowicie sprzedaż w postaci. Tak, jak jest to napisane, detalista stacjonarny, aczkolwiek w terenie. E, mianowicie tutaj były punkty, które sprzedawały produkty e, z, również z bazy danych e, naszej centralnej. Za pośrednictwem takich punktów sezonowych akcesoria GSM była głównie ochrona ekranu oraz część akcesoriów GSMowych. E, I to też było zrobione w ramach tej struktury wielofirmowej, włączenia do naszej bazy danych i zapewnienia takiego całego holistycznego e, serwisu. Podsumowując tylko krótko, bardzo te główne wyzwania: największe to ceny, przepływ zasobów, e, przepływ informacji, eliminacja tych konfliktów e, czyli e, m, zarządzanie m, przepływem zasobów oraz sugerowanych poziomów pozycjonowania cenowego, e, w tym. E, przy tak dużej ilości klientów i tak dużej ilości produktów, no nie byłoby to możliwe w zasadzie bez, bez systemu informatycznego, który nie po to, to zostałem zaproszony, aczkolwiek mogę z, z całą świadomością i odpowiedzialnością go polecić Państwu do, do zastosowania. Przy czym jedna rzecz, którą chcę zaznaczyć, kluczowe w przypadku wdrożenia takiego systemu jest wybranie do współpracy. Takiego partnera wdrożeniowego, który no, ma doświadczenie, po prostu i, i, i zna ten system, i zna różne możliwości, które system niesie, i jest elastyczny. Także to jest kluczowe pojęcie. Samo oprogramowanie mogę polecić z, z pełnym przekonaniem, i jedyna rzecz, która jest kluczowym wyzwaniem, z kolei, przy rozważaniu wdrożenia takiego systemu po swojej stronie wybór dobrego partnera. No z mojej perspektywy e, bardzo dziękuję Państwu za uwagę. I e, proszę jeszcze Pana Piotra o przedstawienie tego z perspektywy jeszcze firmy, która dostarcza nam rozwiązania. W międzyczasie też u Państwa pojawiały się pytania o to, jakie rozwiązania e, my proponujemy, aby Omnichannel obsłużyć, jak one się między sobą przenikają. Yy, więc, tak naprawdę, jeżeli wyjdziemy sobie od strategii Komar RP40, to ona nam nakreśla wprost, czym my się tak finalnie zajmujemy. Czyli yy, yy, ta strategia przekłada się z jednej strony na wyprodukowanie stricte funkcjonalności systemów yy, RP, za chwilę powiem jeszcze, jak sobie je dzielimy. Z drugiej strony, dostarczeniem innych narzędzi współpracujących ze sobą, które funkcjonując na bazie systemu RP, dostarczają Państwu możliwości obsłużenia wszystkich możliwych kanałów sprzedaży i trendów, które się pojawiają teraz, i, te, i trendów, które pojawią, pojawią się już niedługo, czy pojawią się w przyszłości. Jeżeli przejdziemy sobie króciutko przez systemy RP, to w Komarchu patrząc z perspektywy wielkości firmy, każda firma ma inne potrzeby. I z jednej strony mamy system komar ERP dla mikro i małych firm, dostępnych w smury, dostępny wprost z aplikacji mobilnych. Mamy system komar RP Optima dla firm małych i średnich i mamy systemy komar RP Altum, komar ERP XL, które pozycjonujemy dla firm średnich i dużych. Plus jeszcze mamy pozycjonowanie, czy firma prowadzi wprost u siebie działalność produkcyjną, czy nie. I z takim kierunkowym rozwojem Altuma w stronę branży retail i mocnego rozwoju w stronę Omnichannel. Tak. Jeżeli chodzi o Komar Retail, to poza tym, że dostarczamy rozwiązanie do obsługi punktu detalicznego w sklepie stacjonarnym, które już w standardzie pozwala Państwu zrealizować opcję click and collect, czyli przez to, że też udostępniamy Państwu sklepy internetowe. Ktoś może kupić w sklepie, zrealizować transakcję w sklepie internetowym, zrealizować transakcję w sklepie stacjonarnym. To tak naprawdę dost, po, jesteśmy w stanie Państwu dostarczyć cały ekosystem narzędzi, którzy, który e, pomoże Państwu całą sprzedaż omniczanelową zrealizować. Mówimy tutaj o narzędziach e-commerce, którym jest Komarch e-sklep. On jest wdrażany w modelach. Na początku był skierowany głównie do B2C. Teraz przez to, że te wymagania B2, rynku B2C i B2B bardzo mocno się łączą, o czym rozmawialiśmy, więc również komar e-sklep kierujemy do rynku B2B. Czyli B2C i B2B. Komark B2B, czyli nasza platforma B2B pracująca online na bazie danych z prostym interfejsem do szybkiego złożenia transakcji dla produktów, które już gdzieś osoby, które tam się logują, znają. Galeria handlowa wszystko.pl, którą udostępniliśmy Państwu po to, żeby mogli Państwo sobie z jednej strony przetestować kanał internetowy a z drugiej strony udostępnić w niej produkty konsumentom. Co ważne ci konsumenci mogą od jednego dostawcy od różnych dostawców złożyć jedno zamówienie więc to jest dla nich korzyść dla państwa jest to darmowy kanał wystarczy że będą państwo klientami naszych systemów RP. Jeżeli chodzi o aplikacje mobilne w tym momencie mamy pięć aplikacji mobilnych Komarch Mobile Zarządzanie służy do zarządzania pracownikami mobilnymi. Komarch Mobile Sprzedaż głównie jest to aplikacja, jest aplikacja mobilna skierowana do przedstawicieli handlowych, ale nie tylko. Widzieliśmy tutaj przykład użycia w postaci rowerów w firmie k No Nie do końca w firmie k -Consult. to był klient. Dokładnie tak, przepraszam, dla klienta k -Consult. Idąc dalej mamy Comarch Mobile monitorowanie, które po pozwala nam śledzić naszych tych pracowników mobilnych. Comarch Mobile MPOS, czyli e, nasze mobilne rozwiązanie do sklepów stacjonarnych czy pop-up store'ów, wysp. Będziemy o tym mówić Państwu już niedługo w kolejnym webinarze więcej na temat tego rozwiązania. I Comarch Mobile Service, czyli finalnie e, kiedy... Potrzebujemy naprawić towar, który sprzedaliśmy, go serwisować. Również mamy do tego aplikację mobilną do pracy w terenie. Padło tutaj to pytanie odnośnie zarządzania magazynem. To ważne, że mamy również naszą aplikację Komar WMS, która pozwala tą, tymi towarami zarządzać która składa się również jakby z portalu do zarządzania e, www i końcówki mobilnej, na której pracują magazynie, magazynierzy w magazynie. Padło pytanie po drodze, czy e, w jakich językach pracują nasze aplikacje, więc my e, w aplikacje, które są kierowane na rynki zagraniczne, jak również na rynki polskie, udostępniamy w czterech e, językach interfejsu. W sumie już w pięciu językach interfejsu. Mówię tutaj o systemie Komar HLP Altum i systemie Komar Retail Post, gdzie mamy język polski, francuski, niemiecki, polski, francuski, niemiecki hiszpański i angielski. I mają państwo możliwość tak naprawdę też dołożenia dowolnego tłumaczenia, które które jest Państwu potrzebne. Z perspektywy słowników, kart, towarów, no to wiadomo Państwo te tłumaczenia sobie wprowadzają. Mogą też Państwo zdefiniować jakby dowolne tłumaczenia interfejsu dzięki takiej aplikacji, którą udostępniliśmy Komarch RP Translator. W pozostałych aplikacjach czy w e-commerce jesteśmy przygotowani na obsługę tak naprawdę dowolnej ilości języków. Sami dostarczamy Cztery, czyli polski, niemiecki, francuski e, i angielski. W przyszłości będzie też tam hiszpański, i, w, i tak naprawdę możemy powiedzieć, że i w WMS-ie, i w aplikacjach mobilnych również te cztery języki są e, dostępne. E, te aplikacje e, wszystkie praktycznie działają z e, poza komar Tylpo z Komar, również z Komar XL, Też tutaj było takie pytanie, czy, czy one też ze sobą działają, więc też działają z systemem Komar XL i część z tych aplikacji działa również z systemem Komar ERP Optima. I tak naprawdę tym, tą informacją o, o tym, w jaki sposób mogą Państwo za pomocą naszych narzędzi realizować yy, swoją strategię omniczane w swojej firmie. Wyczerpaliśmy tak naprawdę wstęp, który i tak trwał prawie godzinę 20. Zakładaliśmy, że, że uda się nam Państwu przedstawić nasze sugestie i wnioski szybciej. Niemniej jednak chcielibyśmy, ja osobiście, Pan Jakub myślę, że też to potwierdzi, chcielibyśmy Państwa zaprosić na. W tym momencie na kolejny webinar, który już 27 kwietnia, w którym skupimy się na tym, w jaki sposób tą strategię omnichannelową wdrożyć w sklepach stacjonarnych i nie tylko w sklepach stacjonarnych. Już w tym momencie na stronie webinaru mogą się Państwo rejestrować na ten webinar. I tak jak było zapowiedziane w filmie, przez cały rok, średnio mniej więcej co miesiąc, Będziemy się starali z Państwem spotykać i przedstawiać nasze wnioski, nie tylko nasze, tak jak dzisiaj zaprosiliśmy Pana Jakuba, też chcemy zapraszać, czy to klientów, czy e, firmy zewnętrzne, które na przykład zajmują się aranżacją, aranżacją sklepów, czy zajmują się e, wypromowaniem, czy e, wypromowaniem marki państwa, czy w ogóle zbudowaniem tej marki. Także też szukamy takich partnerów, żeby każde wystąpienie było dla Państwa interesujące. Jeszcze jedna informacja, to jest też takie założenie dla całego cyklu. Każdy webinar będzie dostępny na stronie webinary.komar.pl, czyli będą mogli Państwo jakby wskoczyć w cykl w dowolnym momencie, przypominając sobie co powiedzieliśmy wcześniej. Było też pytanie odnośnie badania, którego wnioski ja tutaj użyłem. Czy ono będzie dostępne w całości? Tak, będzie dostępne. Proszę szukać informacji na naszych stronach. My w tym momencie przygotowujemy się do jego publikacji. Już część informacji też była publikowana w różnych gazetach, także za chwilę będą Państwo również mogli do tych informacji dotrzeć. Patrzę jeszcze, czy tutaj. Mamy jeszcze jakieś pytanie, na które moglibyśmy odpowiedzieć. Na, ważna jeszcze jest kwestia. Aha, jest tutaj pytanie odnośnie demo sklepu internetowego. Jest ono dostępne. Można sobie zobaczyć, jak ten sklep wygląda. Można u nas również zamówić demo krótkoterminowe, żeby sobie zobaczyć na swojej bazie danych, jak ten sklep może funkcjonować. Więc na ten moment. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Z jednej strony, jeżeli by chcieli się Państwo skontaktować z firmą naszą, to mogą Państwo to zrobić poprzez adres info.p.maupach.com.p lub mogą Państwo zadzwonić. Jeżeli chodzi, już Ci oddaję głos. Jeżeli chodzi o pytania, na które nie odpowiedzieliśmy, to prześlemy Państwu odpowiedzi mailowo. Także Oddaję Ci głos, żebyś mógł. Dziękuję, po, dziękuję. Ja Państwa i Bardzo również dziękuję. Bardzo miło mi było do Państwa mówić. Jeżeli byłyby jakieś rzeczy, które jeszcze by budziły Państwa ciekawość, to zapraszam do kontaktu. Być może, tak jak wcześniej też zapraszałem, jakieś możliwości biznesowe między nami mogłyby zaistnieć, także też zapraszam. Na slajdzie ostatnim jest mój bezpośredni adres e-mailowy i też link do profilu na LinkedInie. Postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Gdyby było ich więcej, to proszę jedynie o cierpliwość. Myślę, że możemy zakończyć takim hasłem, że życzymy Państwu pomyślnych sprzedaży z wykorzystaniem tak naprawdę dowolnych kanałów, które klienci, Państwa klienci oczekują. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję.